Złom dobry w poniedziałek 19 stycznia wieczorem, nie 19, 16 stycznia o 19, w okolicy 19 jesteśmy w mojej piwnicy. To są puszeczki z dzisiaj, które przywiozłem i troszeczkę tam, kilka sztuk było w piwnicy, może z 5, może z 7. I tutaj cel na styczeń to waga oczywiście. Chcę sobie nazbierać na wagę właśnie przy pomocy alugroszy. Tu trochę jest, tam jest pełna beczka i jeszcze tam gdzieś odkryłem w zanadrzu piwnicy, że są puszki, więc będę je wyciągał. Będę deptał, rzucał do kosza i coś tam jeszcze dzisiaj muszę powalczyć, żeby troszeczkę złomu wywieźć. Może, ale teraz tak, złom mam na aucie z Cosia dzisiejszego i tutaj mam złom jeszcze sprzed wyzwania, kamera GoPro, tak, na którą zbieram, czyli z tego sprzed tego wyzwania wezmę ten złom. Dorzucę do kadika, jutro rano zawieziemy do złomika, do punktu skupu złomika i zobaczymy, co z tego wynika, tak? A dzisiaj będzie wrzucanie do kosza, depting tych puszek, które tam jeszcze wydobędę i jakieś może opowieści, zobaczymy. Pauzunia. Trochę w zanadrzu w piwnicy jeszcze wynalazłem alugrosze tutaj, tutaj i tutaj. Tam jakaś stalówka widzę jest jedna. No tamte wrzuciłem, sytuacja tak wygląda. Także prawdopodobnie jeszcze gdzieś są w piwnicy puchy, ale to co teraz wyciągnąłem to jest tyle. Także całkiem fajna ilość. Może kosz się zapełni dzisiaj wieczorem, kto wie. No niestety kosz się jeszcze nie zapełnił. Jeszcze sporo brakuje. Ja to lubię tak zapakować, żeby się klapa nie domykała, także jeszcze jakieś łowy mnie czekają, na pewno mnie czekają łowy, bo za ten kosz wagi nie kupię i za tamtą beczkę niebieską. Musi być tych puszek być więcej o wiele. Tutaj są jeszcze puszki, widzicie, w tej beczce. Dużo mam śmieci, tak? Muszę się śmieci pozbywać systematycznie i dokopywać się do dalszych partii złomu i dzisiaj coś zrobimy, może kompresorek rozetniemy, zobaczymy czy jest miedź w środku. Chyba tak. Dobra, światło, światło, światłość. Światłość znikła. Znikła światłość nam. Dzisiaj rozbroimy tego gościa. Gościa, który gdzieś tam leżał z tyłu. Jak większość moich tutaj złomów leży wokół mnie, za mną, obok mnie i pode mną. Wszędzie dookoła. Poobcinałem te szlachetne metale, tutaj końcóweczki, wrzucimy ich tutaj do szlachetnych metali i teraz będziemy robić dalej, moi drodzy. Dowiaduje mi się, że jest mineralny olej w środku. Olej mineralny. A czy jest tam miedź? Oto jest pytanie. No i trochę tarczki mi ubyło, bo to są grube te ścianki od tych kompresorów z lodówek, grube dość. Ja to nacinam raz dookoła, a potem robię sobie taki jakby, wiecie, tor czy coś takiego, czy taką ślad i po tym śladzie potem tnę już właściwie. No i w tym kompresorze, panie profesorze, chyba miedź, na miedź to wygląda. Czas odkładamy tamtą część. Widzicie, jak gruba jest ta ścianka? Tutaj jest co ciąć, jest co ciąć. No i wyciągnę zaraz to i przekonamy się, czy jest to miedź, czy to nie jest miedź, czy to jest farbowane aluminium. Zaraz się okaże.